Wybuchające pager'y i krótkofalówki, AI, które prawie zabiło ludzi oraz ataki hakerskie na rowery z przerzutkami Shimano, no i jeszcze parę innych tematów. Zaczynajmy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku POCA, czyli tygodniowego przeglądu najciekawszych wydarzeń z tematyki cyberbezpieczeństwa. Zanim przejdę do dzisiejszych tematów, jak zwykle narpię w krótkie ogłoszenie parafialne. Poprzedni odcinek, czyli ten z wyłączonymi reklamami, w którym próbowaliśmy wspólnie podbić zasięgi sztucznie generowanymi komentarzami, okazuje się, że radził sobie lepiej zarówno od pierwszego odcinka, w którym miał włączone reklamy, jak i od drugiego, w którym reklamy były wyłączone. Co więcej, wielu z Was pisało, że poprzedni odcinek pojawił się Wam w rekomendacjach na stronie głównej YouTube'a. No i to nawet osobom, które nigdy wcześniej nie widziały żadnego mojego filmu. Czyli sukces. Po trzech tygodniach regularnych publikacji okazuje się, że algorytm zaczyna rzeć. Jeśli ten odcinek widzisz na głównej YouTube'a, to daj mi znać w komentarzu. A ostrożny wniosek z tej całej zabawy w hakowanie zasięgów jest taki, że no albo pompowanie komentarzy faktycznie działa, albo po prostu. Miniaturka z poprzedniego odcinka, z której jestem swoją drogą bardzo dumny, zrobiła robotę. A że miniaturka w tym tygodniu jest zdecydowanie gorsza, no to znów mała prośba. Jeśli macie teraz wolne palce, to zostawcie komentarz i lajka dla zasięgów. Ale żeby te komentarze jak zwykle miały jakikolwiek sens, to tym razem napiszcie, na jakim urządzeniu oglądacie ten odcinek. Czy to jest smartfon? A jeśli tak, to jaki model? E, a może to jest służbowy komputer lub telewizor? Albo może inteligentna pralka? Wasze komentarze na pewno się przydadzą, bo YouTube na bank obetnie mi zasięgi za to, co pokażę za chwilę, omawiając atak Izraela na pagery Hezbollahu. No właśnie, pierwszy temat to bezprecedensowa, przebiegła, niesamowicie przebiegła operacja, za którą najprawdopodobniej stoi Izrael i której skutkiem były wybuchy tysięcy urządzeń, najpierw pagerów, a potem także krótkofalówek i innej elektroniki, należącej do członków Hezbollahu. Zanim opowiem, jak przeprowadzono tę operację, Uwaga, to jest kanał o cyberbezpieczeństwie, a nie o polityce. Pamiętajcie, że tutaj te operacje, taktyki, narzędzia, ja analizuję i omawiam w oderwaniu od państw, wyłącznie na gruncie technicznym, a nie światopoglądowym. Jeśli coś doceniam, no to niekoniecznie oznacza, że popieram to, co sobą reprezentuje jedna albo druga strona. Oczywiście, że mam swoje prywatne zdanie na temat tego konfliktu, ale zostawię je dla siebie, bo nie uważam, że to odpowiednie miejsce, bym prezentował. Tutaj swoje poglądy, ani tym bardziej, żebym komukolwiek narzucał, sugerował, jak ma interpretować jakiekolwiek działania wojenne. Zwłaszcza, że takie działania e, rzadko kiedy są czarno-białe. Każdy z Was ma prawo do własnego zdania i wiem, że te zdania w tym przypadku będziecie mieć bardzo różne. Wiem też, że będziecie je stanowczo wyrażać w komentarzach. Nie moderuję komentarzy na tym kanale i nie chciałbym zaczynać tego robić, dlatego proszę o jedno: dyskutujcie ze sobą na poziomie. Ok. Więc ta niesamowita historia zaczyna się we wtorek 17 września, tuż po godzinie 15, kiedy na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu minut wybucha ponad 3000 pagerów członków Hezbollahu w różnych miastach na terytorium Libanu. Niektóre z tych wybuchów się nagrały, dzięki czemu wiemy, że pagery najprawdopodobniej odebrały jakąś wiadomość i dopiero po chwili doszło do detonacji. Właściciel pagera nie musiał go wcale nawet dotykać. Tak silne wybuchy nie były spowodowane eksplozjami Baterii, jak początkowo niektórzy sugerowali, bo baterie czy też ogniwa akumulatorowe, litowo-polimerowe albo litowo-jonowe płoną inaczej. Nie pytajcie, skąd to wiem. Te eksplozje były skutkiem zapłonu dodatkowego materiału wybuchowego, który został umieszczony w obudowie pagerów. Zanim wyjaśnię, jak ten materiał się tam znalazł, jak go zdalnie uruchomiono, zdetonowano, no to może dwa słowa najpierw na temat samych pagerów, bo pewnie niewielu z Was miało do czynienia z tymi urządzeniami i pewnie zastanawiacie się też, dlaczego Hezbollah w ogóle korzystał z tej prehistorycznej, jakby nie patrzeć, technologii, w Polsce znanej chyba głównie z seriali o lekarzach. No chodzi o to, że przemieszczanie się pagerów w przeciwieństwie do smartfonów trudniej jest wyśledzić, no bo to są urządzenia pasywne, jednokierunkowe, czyli takie, które w uproszczeniu, choć to zależy od standardów, w którym pracują, no to nie nadają, a wyłącznie słuchają, odbierają fale radiowe, no i dekodują komunikaty do nich przesyłane. Jeśli ktoś nada na przykład komunikat Tu Abdul y, najsmaczniejsze kasztany są na placu Pigal no to pager go odbierze, o ile w tym momencie będzie w zasięgu sieci. Hezbollah zaczął korzystać z pagerów, aby mieć większy obsek. No Ale okazuje się, że firma, od której te pagery kupili, była podstawiona i kontrolowana przez służby izraelskie. Co za przypadek! Oficjalnie potwierdzenia wciąż nie ma, że za tą akcją stoi Izrael, no, ale chyba wszyscy są co do tego zgodni. CNN wręcz wprost informuje, że za tą operacją stał izraelski wywiad, Mossad oraz izraelskie siły zbrojne. Na podstawie fotografii szczątków jednego z pagerów dziennikarze ustalili że był to model AR924, podobno w wersji rugged z logiem firmy Gold Apollo. I tu robi się ciekawie, bo kiedy dziennikarze skontaktowali się z prezesem tej firmy, no to on zaprzeczył, że jego firma wyprodukowała te pagery. Wyjaśnił jednak, że trzy lata temu wszedł we współpracę z węgierską firmą Back Consulting KFT, która najpierw kupowała od niego pagery, a potem postanowiła sama produkować nowy model pagera, no ale pod Gold Apollo. Tajwańska firma tylko licencjonowała swoją markę Węgrom. Przy czym to też nie Węgrzy, jak się okazuje, dostarczyli te wybuchowe pagery do Hezbollahu, bo jak informują węgierskie służby, nie ma żadnych śladów, aby Back Consulting eksportował jakiekolwiek pagery do Libanu. Co więcej, Przedstawicielka spółki, Kristina, nazwiska nie wymienię, telefonicznie potwierdziła jednej z redakcji, że jej firma była jedynie pośrednikiem w transakcji, a faktycznym importerem miała być bułgarska spółka Norta Global Ltd. Który kurwa jest synem kogo? Wszystko więc wskazuje na to, że te dwie firmy to najprawdopodobniej firmy frontowe, powiązane ze służbami specjalnymi Izraela. W ten sposób właśnie służby miały pełną kontrolę nad procesem produkcji pagerów, no i najprawdopodobniej... Właśnie na tym etapie dodawano do nich materiał wybuchowy. Czy skorzystano z oryginalnych płytek PCB wcześniej zakupionych? pagerów od Golda Apollo i zmodyfikowano w nich jedynie firmware, który sterował dolutowanym zapalnikiem? No tego nie wiadomo. Izraelczycy mogli równie dobrze zaprojektować cały pager od zera. Nie wiadomo także, jaki konkretnie materiał wybuchowy wykorzystano, a gdzie go w pagerze ukryto. Eksperci, z którymi rozmawiałem, mówią, że wystarczyło zaledwie kilka gramów schowanych dla niepoznaki, na przykład w obudowie oryginalnej baterii. A dlaczego tam? No, aby nie wzbudzać podejrzenia podczas ewentualnego otwarcia Chciał budowy pagera przez Hezbollah lub w trakcie na przykład kontroli na lotnisku. Generalnie chowanie złośliwych modułów w elektronice użytkowej to nic trudnego. Na ekranie widzicie przykład sprzętowego podsłuchu montowanego w iPhone'ach opozycjonistów, zatrzymywanych przez białoruskie służby. Miejsce na ten moduł podsłuchowy znaleziono poprzez zastąpienie oryginalnej baterii mniejszą baterią. Podczas naszego niebezpiecznikowego wykładu Jak nie dać się schakować, który, przypominam, już niebawem odbędzie się w wielu polskich miastach, a lista Natychmiast widzicie teraz na ekranie. No więc my podczas tego wykładu pokazujemy różnego rodzaju zmodyfikowane urządzenia z dodanymi tak zwanymi sprzętowymi implantami. Na przykład pokazujemy taki zwyczajny kabel USB. Ten kabel służy do ładowania, ale jeśli podepniecie go do swojego komputera, to ja będę w stanie wasz komputer schakować, bo na żądanie ten kabel może zmienić się na sekundę w klawiaturę. No i wyślę sekwencję klawiszy, która, na na przykład spakuje jakiś wasz katalog i wyśle go do mnie. No albo taki kabel, ten kabel jest czarny, no bo ten kabel, poza tym, że też jest kablem USB i może ładować na przykład telefon czy przesyłać dane, nie jest zwykłym kablem, bo tutaj w obudowie ma taki slot na kartę SIM. Ten kabel to jest Telefon. Kiedy włoży się do niego kartę SIM i się na nią zadzwoni, to kabel odbierze tą rozmowę, no i pozwala w ten sposób podsłuchiwać okolice, ponieważ ma też wbudowany mikrofon. Fajne te gadżety nie. No to wpadnijcie na wykład, jak nie dać się schakować, bo tam przez trzy godziny pokazujemy właśnie same fajne rzeczy, które naprawdę sprawią, że trochę inaczej będziecie podchodzili do różnych kwestii związanych z komputerami, no i będziecie przede wszystkim bardziej świadomi różnych ataków i zagrożeń. No i oczywiście przekazujemy też szereg praktycznych, ale prostych do wdrożenia, rad, jak się przed tymi wszystkimi atakami, zagrożeniami ustrzec. A to sprawia, że po wykładzie stajecie się bezpieczniejsi. Link do wykładu, link do biletów na ten wykład, znajdziecie w opisie, w komentarzu, no i teraz na karcie w prawym, górnym rogu ekranu. A wracając do pagerów Hezbollahu, to co ciekawe, podobno Izrael sprzedawał te pagery już od 2022 roku, także w inne miejsca do innych klientów, tam oczywiście w wersji bez materiału wybuchowego. Jaka wiadomość aktywowała zapalniki w pagerach sprzedanych Hezbollahowi? No tego nie wiemy, ale warto wspomnieć, że gdyby w chwili ataku ktoś był wyposażony w tani moduł SDR ustawiony na nasu odpowiednich częstotliwości na jakich pracują pagery, no to mógłby tę wiadomość bez problemu Przechwycić i odczytać. No i zapewne, gdyby ją zapisał i nadał ponownie, no to spowodowałby również wybuch pozostałych pagerów Hezbollahu, które we wtorek były na przykład wyłączone albo chwilowo były poza zasięgiem, no i nie odebrały tej oryginalnej wiadomości, tego oryginalnego komunikatu, który inicjował wybuch. No i to jest też dobry moment, aby podkreślić, że to nie jest tak, że można komuś w każdej chwili wybuchnąć dowolny pager. Operacja Izraela była mocno ukierunkowana i strasznie przebiegła, bo pagery nie wybuchły puchały od razu po otrzymaniu wiadomości. Z relacji ofiar wynika, że eksplozja następowała po trzecim, dopiero po trzecim sygnale dźwiękowym, no albo po naciśnięciu przycisku na obudowie pager'a, takiego przycisku, który służy do pokazania pełnej wiadomości. Którekolwiek z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Chodziło o to, aby skłonić członków Hezbollahu do wzięcia pager'a w rękę po pierwszym sygnale, podsunięcia pod oczy, bo wtedy właśnie, w takiej pozycji, niewielki ładunek mógł wyrządzić maksymalne szkody. Stąd też tak wiele ofiar z uszkodzeniami oczu lub oderwanymi palcami. Jeśli chodzi o rannych, to Ministerstwo Zdrowia w Libanie przekazało informację, że jest ponad 3000 poszkodowanych, ponad 30 ofiar śmiertelnych, z czego niestety dwójka dzieci i około 500 osób miało całkowicie stracić wzrok. Ale to nie koniec, bo dzień później, w środę, około godziny 17, w czasie pogrzebów ofiar wybuchów pagerów z poprzedniego dnia, doszło do kolejnych eksplozji. W powietrze tym razem wyleciały niektóre krótkofalówki Hezbollahu. One były taką łącznością awaryjną zapasową grupy na wypadek awarii sieci Pager'owej, która no, dzień wcześniej przestała istnieć. Ze zdjęć szczątków można wywnioskować, że te krótkofalówki to był model V82 japońskiej firmy ICOM. Co ciekawe, ten model nie był produkowany już od wielu lat. To sugeruje, że nie tylko dostawca Pager'ów do Hezbollahu był podstawiony, ale także dostawca. Krótkofalówek, które, wiele na to wskazuje, bazowały na chińskich podróbkach. Przyznam szczerze, że mnie najbardziej ciekawi w tej operacji jak Izraelowi udało się przekonać Hezbollah do skorzystania z usług kontrolowanych przez siebie dostawców. Jak oni w ogóle przeszli przez procedury weryfikacji? Zakładam, że jakieś były. Jaka socjotechnika tam była zagrana? Hezbollah przecież musiał jakoś sprawdzać wiarygodność swoich kontrahentów, no i też bezpieczeństwo dostarczonej elektroniki. Nie wierzę, że nie rozłożyli tych pagerów, że nie sprawdzali, czy przypadkiem nie ma tam na przykład właśnie modułu podsłuchowego albo innej wrogiej elektroniki. W mediach można było przeczytać, że poza pagerami krótkofalówkami wybuchały także na przykład panele fotowoltaiczne. Z tej strony, Klara, sobieraj. Rozumiem, że jest tam mieszkańcem domu jednorodzinnego, tak? Czytniki linii papilarnych oraz samochody i skutery. Ale bardziej prawdopodobne jest to, że to trochę taka kaczka dziennikarska, a przyczyną zniszczeń tego typu rzeczy były raczej wybuchy krótkofalówek, zostawionych np. w bagażnikach samochodowych czy w bagażnikach skuterów. Chociaż rzeczywiście, no, teoretycznie, wybuchnąć mogło wszystko, do czego przeciwnikom Hezbollahu udało się dodać materiał wybuchowy z zapalnikiem aktywowanym falami radiowymi. W przypadku komputerów ładunki mogły być też podkładane w sklepach albo w serwisach, które współpracowały, kolaborowały z Izraelem, zwłaszcza, że pojawiają się informacje, że Izrael planował tę operację od ponad 15 lat, więc czasu i okazji pewnie było sporo. Ta sytuacja jest o tyle niesamowita, że w przeszłości Hezbollah był już atakowany przez Izrael ładunkami wybuchowymi, także ukrytymi w pagerach. No i wygląda na to, że chyba nie uczą się na błędach, bo przeoczyli w zasadzie dokładnie taki sam atak. Podsumowując ten temat, zwracam uwagę na cztery powody, dla których moim zdaniem ta operacja jest bezprecedensowo przebiegła. Powód zerowy. A tak dotyczył urządzeń, o których Hezbollah wiedział, że nie są godne zaufania, że Izrael może je łatwo podsłuchać. Hezbollahowi to nie przeszkadzało, no bo nie wykorzystywał pagerów do tajnej komunikacji, a jedynie do wywołania takiej komunikacji. Hezbollah zidentyfikował i zaakceptował ryzyko, ale nie to, które powinien. Spodziewał się ingerencji w komunikację, ewentualnie podsłuchu, na nie spodziewał się ingerencji w sprzęt i wybuchu. Powód kolejny ten atak był dość precyzyjnie ukierunkowany, choć oczywiście przy takiej skali osoba, która wydała rozkaz detonacji, no musiała zdawać sobie sprawę, że ranione będą także osoby postronne, na przykład jeśli Pager leży na stole, przy którym siedzi więcej osób niż tylko jego właściciel. Nie jestem ekspertem od konfliktów zbrojnych, więc nie jestem w stanie tego ocenić, ale wydaje mi się, że bardzo interesujące byłoby porównanie tego ataku pod kątem liczby ofiar postronnych do tradycyjnych kinetycznych ataków z powietrza. Jeśli ktoś z was ma dostęp do statystyk tego typu, no to dajcie znać w komentarzach. Powód drugi. Ta operacja wymagała niezłego i długotrwałego przygotowania oraz całkiem sporych środków finansowych, a także działań zarówno w obszarach humintowych, jak i sigintowych. Kontakt z producentem, modyfikacja lub produkcja elektroniki, wreszcie dystrybucja tej elektroniki do przeciwnika. To nie są tanie rzeczy. A z drugiej strony, mimo takiego zaangażowania, no nie wyeliminowano wszystkich członków Hezbole. Lachu. Choć oczywiście wielu z nich mocno okaleczono, to procentowo ofiar śmiertelnych jest całkiem niewiele. Z drugiej jednak strony setki osób trwale straciły wzroga, więc raczej nie będą zdolne do walki. Wiele osób zostało też tym atakiem zdemaskowanych jako bojownicy Hamasu, o czym często nie wiedzieli nawet ich najbliżsi znajomi. No i powód trzeci, być może najważniejszy. Ten atak zasiał strach. Strach do elektroniki. I to nie tylko wśród bojowników Hezbollahu, ale także wśród zwykłych mieszkańców Libanu. Po wybuchu krótkofalówek zwykli ludzie na ulicach krzyczeli do siebie, żeby natychmiast wyłączyć smartfony. A potem zaczęły wybuchać także samochody, skutery, komputery, i inny sprzęt. Oni naprawdę teraz zastanawiają się, co będzie kolejną rzeczą, która wyleci w powietrze i kiedy. No, bo właśnie, zawsze może być jeszcze gorzej. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby materiał wybuchowy został umieszczony w innych urządzeniach elektronicznych, takich najbardziej prywatnych, które mieszkańcy Libanu wkładają sobie głęboko do ciała. Chodziło mi o szczoteczki do zębów. Zwróćcie uwagę, że nikt nie używa cudzych szczoteczek do zębów, więc ryzyko ofiar postronnych w przypadku ataku przez szczoteczkę jest bardzo niewielkie. Ehm, no a w elektrycznych szczoteczkach do zębów też jest przecież sporo miejsca na schowanie materiału wybuchowego, którego kierunkowa eksplozja podczas mycia zębów mogłaby być fatalna w skutkach ze względu na to, że no, odległość do mózgu jest bardzo mała. Stop it. Get some help. Na szczęście, nikt nie robi szczoteczek do zębów podpinanych do internetu albo z modułami radiowymi, prawda? Dla równowagi warto wspomnieć, że choć atak był przebiegły, no to nie był odkrywczy. Już w 2013 roku na Niebezpieczniku opisywaliśmy, jak dostawy oryginalnego sprzętu sieciowego są przechwytywane przez TAO, czyli specjalną komórkę NSA. Ich praca polegała na tym, że otwierali oryginalne paczki, następnie implantowali sprzętowe bagdory, po czym sprzęt z powrotem pakowali w oryginalne opakowania i tak trafiał do odbiorców i to bez żadnych opóźnień. To był klasyczny atak na łańcuch dostaw, a w w przypadku Izraela, w sumie warto zaznaczyć, że nikt nie atakował dostawcy, a po prostu dostawcę w całości przez siebie kontrolowanego podstawił. Zastanawia mnie, jak Hezbollah będzie się teraz komunikował. No ze smartfonów zrezygnowali, bo były hakowane przez Izrael. Przeszli na pagery, no ale teraz pagerów i krótkofalówek nie mają, bo wyleciało im w powietrze. Czyżby pora na telefony stacjonarne, nie wiem, faksy, a może gołębie pocztowe? Póki co, zarówno Hezbollah, jak i libańska armia, a nawet Syryjczycy nakazali zniszczenie wszystkich krótkofalowych smartfonów, zegarków, słuchawek, no i generalnie elektroniki użytkowej, z której korzystają, w obawie przed tym, że do niej też Izrael dotarł i wzbogacił ją materiałami wybuchowymi. No i na koniec uspokajam wszystkich, którzy teraz zastanawiają się, czy ich smartfon kiedyś wybuchnie. Jeśli nie jesteście członkami Hezbollahu, ani posiadaczami Galaxy Note 7, to raczej nie musicie się niczego obawiać. Ale żarty na bok, bo prawda jest taka, że rzeczywiście można przez internet spowodować samozapłon elektroniki użytkowej. W 2011 roku opisywaliśmy na niebezpieczniku, jak przez internet podpalić czyjąś drukarkę HP. Takie ataki w teorii i w praktyce są możliwe, no ale pamiętajcie, że muszą wystąpić bardzo konkretne warunki, żeby atak doszedł do skutku. No i to też nie będą wybuchy tak spektakularne, jak widać na nagraniach z Libanu, bo używana przez nas wszystkich elektronika nie ma w swoim wnętrzu ładunków wybuchowych. Na no, nieliczni ludzie, którym zapaliła się bateria smartfona noszonego w kieszeni, e, tak, takie przypadki się zdarzają, no to ci ludzie kończą ze zdecydowanie łagodniejszymi uszkodzeniami ciała niż członkowie Hezbollahu. zapłon współczesnej elektroniki jest mało prawdopodobny, ale nowego smartfona lepiej kupcie sobie bezpośrednio od producenta, a nie z bułgarskiego czy tam węgierskiego Ekspresu. Drugi temat też dotyczy destrukcji destrukcji nas, ludzkości, przez sztuczną inteligencję. Hasta la vista, baby. Pewna brytyjska rodzina. Za bardzo uwierzyła w treści opublikowane w poradniku pod tytułem Bezpieczne i jadalne grzyby. No, i wylądowała w szpitalu. Okazało się, że książka została stworzona przez sztuczną inteligencję. AI wygenerowało nie tylko ilustrację, ale i treść, bo jak się po fakcie okazało, niektóre z akapitów kończyły się znanym zwrotem wielu modeli LLM-owych. Czy jest jeszcze coś, czym mógłbym Ci pomóc? Sprzedawca książki oczywiście zaproponował poszkodowanym zwrot pieniędzy i wycofał ten tytuł ze swojej platformy. Ale problem w tym, że podobnych książek o grzybach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję jest więcej, no i wciąż są dostępne w sprzedaży. Co ciekawe, Pierwsze doniesienia o takich fejkowych poradnikach dla grzybiarzy tworzonych przez AI pojawiły się już ponad rok temu. No to chyba w końcu poznaliśmy odpowiedź na pytanie, które nas wszystkich nurtuje. Jak AI planuje mordować ludzi? Na marginesie, jeśli chcecie zobaczyć bardzo interesujące zdjęcia grzybów, prawdziwych grzybów, no to odsyłam Was do strony LCAMTUFA, link w opisie, tak? Chodzi o tego LCAMTUFA, z którym dwa lata temu nagrałem film o tym, jak przygotować się na kryzys. Grzyby poza stolarstwem, eksplojtami na SSH, bo śnieżaniem dróg dojazdowych to jedna z jego kolejnych pasji. A gdyby przyszło wam do głowy wybrać się do lasu na grzyby rowerem, to uważajcie, zwłaszcza jeśli wasz rower ma przerzutki Shimano DI2. Badacze odkryli w nich podatność, która pozwala dowolnej osobie na nagłe wymuszenie zmiany biegu lub całkowite zablokowanie możliwości zmiany zębatki. W krytycznych przypadkach może to oczywiście doprowadzić nawet do konieczności zejścia z roweru i prowadzenia go pod górę. No jak wiemy, dla niektórych cyklistów jest to obelga nawet gorsza niż jeżdżenie na elektrycznym gravelu. Ataki na grupę Shimano D2 są możliwe, bo to rodzaj sprzętu bezprzewodowego. Klamko-manetka komunikuje się z tylnią przerzutką, autorskim protokołem Shimano, na częstotliwości około 2,4 GHz. Badacze podczas zakończonej niedawno konferencji Usenix pochwalili się, że zrewersowali komendę tego protokołu przy użyciu prostego modułu SDR. No i okazało się, że sygnał z manetki do przerzutki jest podatny na najprostsze ataki, w tym także replay atak oraz na po prostu zagłuszanie. Uważny słuchacz. Poca zauważył teraz, że skrót SDR pojawia się już drugi raz w tym odcinku. A sprzętów, które można SDR-em zhakować, jest sporo i ta ataki są bardzo proste. Opisaliśmy kilka z nich w artykule na niebezpieczniku, który teraz pojawia się w prawym górnym rogu ekranu. Dowiecie się z tego artykułu, jak tym tanim modułem SDR można wykryć na przykład podsłuchy, no ale także jak nim nasłuchiwać, podsłuchiwać yy, chociażby łączność służb. No albo jak takim SDR-em zhakować bramę garażową czy czujniki ciśnienia w sąsiada lub wzbudzić e, bez końca jego bezprzewodowy dzwonek do drzwi. W ramach zemsty za to, jak głośno słucha w domu komy. Tych z Was, którzy chcieliby nauczyć się obsługiwać SDR-a, zapraszam na nasze super praktyczne jednodniowe szkolenie, no właśnie z hakowania SDR-em. Terminy widzicie teraz na ekranie, a link do zapisu na szkolenie znajdziecie w opisie. Wracając do ataków na cyklistów, wydaje się, że stalowa linka, choć wolniejsza, no to jednak jest bezpieczniejsza, zwłaszcza jeśli chodzi o ataki hakerskie. No a jak ktoś linki nie lubi, a bezprzewodowych grup napędowych się boi, to jest jeszcze trzecie rozwiązanie: własny serwisant, który będzie wam Przerzutki ręcznie. No i tak dojechaliśmy do bardzo przyjemnego tematu, który zostawiłem na koniec. W Warszawie zatrzymano Hossa, czyli szefa oszustów, którzy od lat okradają Polaków metodą na wnuczka, no i wieloma jej wariantami. Hoss wpadł, bo przekroczył prędkość. Jechałem szybko, gdyż lubię zapierdalać. W ubiegłym roku został skazany na 6 lat, ale grozi mu też 12 lat w Austrii, która wystawiła swoją drogą za nim europejski nakaz aresztowania. Mam nadzieję, że szybko nie wyjdzie. I mam nadzieję, że zaraz po zatrzymaniu ktoś zadzwonił do jego rodziny z informacją, że jest potrzebna kasa na kaucję, ale że prokurator się śpieszy, więc najlepiej byłoby, gdyby te pieniądze ktoś zapakował w reklamówkę i wyrzucił przez okno. Bo kto mieczem wojuje, niech miecza zazna. I tutaj postawimy kropkę. Dziś było mniej tematów niż zwykle, ale uznałem, że atakowi na Hezbollah trzeba poświęcić więcej miejsca. No bo to naprawdę przełomowa pod wieloma względami operacja, o której pewnie jeszcze nie raz będziemy dyskutować. Za tydzień poruszę więcej tematów, o no ile znów coś nie wybuchnie. Dlatego dajcie suba w górę, aby nie przegapić kolejnego odcinka. A no, jeśli wam mało cyberinformacji na dzisiaj, to jak zwykle zapraszam, zachęcam do lektury naszego niebezpiecznikowego Twittera, gdzie publikujemy najwięcej i najczęściej. No a teraz pora na konkurs. Na jednej ze stop klatek tego filmu zostawiłem tajną wiadomość związaną z grzybami. Kto pierwszy ją znajdzie i podeśle mi e-mailem, razem z timestampem na adres podsmawkaniebezpiecz.pl, no to dostanie wejściówkę na wykład, jak nie dać się schakować oraz klucz 2F. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie konkursu z poprzedniego tygodnia to z racji liczby waszych komentarzy pod poprzednim filmem, przyznam szczerze, że nie zdążyłem ich jeszcze wszystkich przeczytać. Dlatego zwycięzcę ogłoszę w poniedziałek w opisie do tego filmu i w komentarzu. Więc zajrzyjcie tu znowu jutro. No i to tyle. Przepraszam, jeśli po dzisiejszym odcinku już nigdy tak samo nie spojrzycie ani na swoją przerzutkę, ani na swoją szczoteczkę do zębów. Na koniec zachęcam was do obejrzenia filmu o krótkofalówkach, który zaraz wyświetli się wam jako polecany. Bezpieczności.